Możemy? Kameruj się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Dzisiaj modliłem się w zasadzie nie tyle nawet kilkoma słowami, co zdaniem. Jedliście chleb do syta. I słuchajcie, chciałoby się powiedzieć, dobrze jest, kiedy jest dobrze. Ale jak już coś nie jest po naszej myśli, to chcę się powiedzieć, mam dość, bawcie się sami. I tak jest z naszym często byciem w kościele. Kiedy jest dobrze, to jest dobrze. Kiedy jest fajny ksiądz i fajnie jest w parafii, to jest dobrze. Ale jak coś nie jest po naszej myśli, no to już chciałoby się zabrać swoje zabawki i powiedzieć, bawcie się sami, a ja zabieram swoje i idę albo do innej piaskownicy, albo w ogóle z tej piaskownicy, jaką jest Kościół, to się zawijam. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że ja mam tak nieraz, nie? Że dobrze jest, póki jest dobrze, ale jak w moich planach, decyzjach i tak dalej, moi przełożeni na przykład mówią, nie, to trzeba zrobić inaczej, albo nie zgadzamy się na to, to mam ochotę powiedzieć tak samo, jak te osoby, które chciałyby się na przykład zawinąć z parafii czy z jakiejś wspólnoty. Zabieram swoje zabawki, idę. Bawcie się sami. Nie chcę, już nie chcę z wami współpracować, już nie chcę mi się być, nie wiem, w tym projekcie, już nie chcę mi się być w tej wspólnocie i tak dalej. Nie? Bo póki jest dobrze, to jest dobrze. Bo póki jem chleb do syta, no to jest okej, okay. Ale jak już coś nie jest po mojej myśli, to mam wielką ochotę jako ksiądz i zakonnik zabrać zabawki i zmykać. Tacy jesteśmy. Oczywiście Bogu dzięki tylko i wyłącznie łasce Bożej tak się nie dzieje. Czasem jak się dzieje, to Pan Bóg o nas walczy, byśmy wrócili. Ale jak nam jest dosyta, to jest okej. Okay. Gorzej, gdy odczuwamy jakiś głód. I modlę się dzisiaj tym słowem, słuchajcie, przede wszystkim za siebie. Żeby w tych momentach, kiedy mi nie jest dosyta, żeby mi głupoty nie przychodziły do głowy. I chcę was prosić też, żebyście się modlili za siebie nawzajem, nasze wspólnoty, szczególnie w tym czasie kryzysu. Byśmy w momencie, kiedy nam nie jest dosyta, żeby nam coś głupiego do głowy nie szczeliło. Ale byśmy trwali wiernie we wspólnocie przy Jezusie. I tego sobie i wam z całego serca, kochani, życzę. I niech to błogosławieństwo nam w tym pomoże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.